końcu po 9 godzinach dojechaliśmy na miejsce, a przyjechaliśmy nad morze do Dziwnowa. I ja dosłownie tydzień temu wróciłam z nadmorza, bo byłam z moją kuzynką w Kołobrzegu, a tym razem przyjechałam z rodzicami, no i też w inne miejsce, bo do Dziwnowa. I zostajemy tutaj do niedzieli, a nasz apartament jest naprawdę bardzo ładny. Pachnie tutaj po prostu taką nowością, więc teraz zrobię wam szybki room tour. Tutaj są drzwi wejściowe i naprzeciwko jest łazienka. Już rozłożyliśmy nasze rzeczy, tutaj jest toaleta, umywalka, wielkie lustro, prysznic, naprawdę bardzo mi się podoba, jest też fajnie oświetlone i nawet mamy pralkę. Wychodzimy z łazienki. Tutaj kolejne lustro. Taki aneks kuchenny z mikrofalówką, czajnikiem, ekspresem do kawy i tu jest taka mini lodówka. Zaraz obok jest stół, duży telewizor, mały stolik i kanapa rozkładana. Tutaj mamy mały balkon z naprawdę pięknym widokiem. I jest też taki fajny mały stolik, będziemy mogli sobie tutaj przy nim usiąść. I jeszcze jest jeden pokój, mała sypialnia i stąd jest taki sam widok jak z balkonu. Więc tak wygląda nasz apartament i ja teraz pójdę się umyć i przebrać, po prostu odświeżyć po tej długiej podróży, bo zaraz pójdziemy na obiad o kolację, a później pewnie na plażę. Jesteśmy właśnie w restauracji Fantazja Smaków, mam nadzieję, że mnie słychać. I ja sobie zamówiłam wega burgera, a do picia lemoniadę. Także teraz czekamy na zamówienie, bo już jestem strasznie głodna. Hej, witam się z wami w piątek, jest już 8, ja dzisiaj obudziłam się jakoś o 7. Chwilę sobie poprzeglądałam Pinteresta dla inspiracji i nagrałam też już kilka scen do nowego TikToka. A teraz będę się szykować, zrobię sobie taki naprawdę mały make-up, bo ostatnio dostałam przesyłkę od Inglot, bo z nimi współpracowałam i mam przy sobie właśnie 2 kosmetyki. Oczywiście dostałam ich więcej, ale stwierdziłam, że i tak nie będę brała wszystkich, bo nie mam po co. Pomaluję sobie oczy takim płynnym cieniem do powiek, różowym, jeszcze mam niebieski, ale dzisiaj mam ochotę na różowy. Naprawdę delikatnie, trochę sobie nałożę, trochę rozmarzę palcem. Jedno oko gotowe i nie wiem, czy widać, bo tutaj jest takie trochę słabe światło, a on jest delikatny. Więc oczy już pomalowane i tak się prezentują. Delikatnie tylko pomaluję sobie rzęsy, bo i tak idziemy dzisiaj właśnie na plażę. No też będę wchodziła do wody, chociaż nie wiem, czy będę zanurzała głowę. Wiem, że woda jest zimna, lodowata. I na koniec jeszcze pomaluję sobie usta tym błyszczykiem. I w ogóle fajne jest w tych kosmetykach to, że mają zawieszki. Można je sobie gdzieś zawiesić. On naprawdę cudownie pachnie taką wanilią, budyniem waniliowym. No więc mój delikatny makijaż jest już gotowy. Ja teraz idę pomóc mojej mamie przygotować śniadanie. Później się przebiorę i pójdziemy na plażę. Śniadanie już gotowe, dzisiaj mam owsiankę czekoladową. No niestety nie mam zbyt dużo dodatków, bo tylko banan, płatki i masło orzechowe. Ale dzisiaj idziemy na zakupy, także coś tam dokupię. Jestem już gotowa, także jeszcze oczywiście przed wyjściem szybki outfit check. Mam na sobie mój ulubiony różowy strój, do tego takie krótkie białe spodenki w kwiatki i moje ulubione klapki. A jeśli chodzi o dodatki, to założyłam sobie okulary i zrobiłam też fajną fryzurę. I do tego jeszcze oczywiście moja torba, także możemy wychodzić. Patrzcie, jakie spotkanie. Jeżeli oglądacie takie estetyczne i lifestyle'owe filmiki na TikToku, to pewnie znacie Zuzię. Tak się złożyło, że Zuzia przyjechała do Dziwnówka, który jest zaraz obok miejscowości, w której my jesteśmy i umówiłyśmy się na spotkanie, także spędzamy sobie razem ten cudowny dzień. I właśnie pijemy sobie mrożoną kawę. Wróciliśmy przed chwilą z plaży, przebrałyśmy się i teraz szybki outfit check. Więc ja mam na sobie takie krótkie spodenki jeansowe z Zary, taki top, już nie pamiętam skąd on jest, i koszulę. Jeszcze jako dodatek oczywiście okulary, takie kolczyki i moja torebka. A Zuzia ma na sobie taką piękną sukienkę z Sheina i też ma okulary i jeszcze piękną spinkę i kolczyki. Także jesteśmy gotowe do wyjścia, idziemy na taki szybki shopping do Biedronki. Dzisiaj na śniadanie budyniowa, waniliowa owsianka. Co prawda jej nie widać, bo dałam dużo dodatków. Tutaj jest czekoladowy, proteinowy pudding, banan, nektarynka, płatki Cheerios, kiwi i taki krem orzechowy. Hej, witam Was w sobotę, jest właśnie po 10:00. My zjedliśmy już śniadanie, ja zrobiłam sobie wcześniej taki krótki trening i teraz zrobię sobie delikatny makijaż, taki jak wczoraj, bo znowu użyję tego cienia do powiek w płynie, a usta pomaluję tym błyszczykiem. I też jak wczoraj widzieliście, spotkałam się z Zuzią, bo właśnie okazało się, że przyjechała na wakacje do Dziwnówka, który jest zaraz obok miejscowości, w której my jesteśmy. I wczoraj udało nam się spotkać i spędziłyśmy ze sobą cały dzień i było naprawdę cudownie. Szkoda, że mieszkamy tak daleko od siebie, bo po prostu przez cały czas rozmawiałyśmy, miałyśmy tyle tematów do rozmów i ogólnie było naprawdę super. Nagrałyśmy oczywiście parę TikToków, zrobiłyśmy też zdjęcie, także wszystko możecie zobaczyć na moim Instagramie oraz TikToku. Nazwę znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że uda nam się znowu spotkać. No, mój delikatny makijaż jest już gotowy, także ja idę się teraz przebrać, bo jestem jeszcze w stroju do ćwiczeń. A no, jeszcze nie powiedziałam Wam dzisiaj w ogóle, jakie mamy plany. No niestety nie ma słońca, jest brzydka pogoda, więc stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie na wycieczkę do Świnoujścia. To jest jakoś godzinę stąd, także nie jakoś daleko. I może pójdziemy gdzieś tam na jakieś zakupy, bo widziałam, że jest tam chyba centrum handlowe. A ja teraz idę w końcu się przebrać i sobie coś uczeszę. Jestem już gotowa, także przed wyjściem szybki outfit check. Założyłam sobie ten top, który miałam wczoraj wieczorem. I takie nowe spodenki są troszkę za duże, ale i tak chyba wyglądają całkiem dobrze i one są z House'a. I oczywiście jak zawsze torba. A jeżeli chodzi o fryzurę, to dzisiaj mam takiego koczka z warkocza i pod spodem dwa takie mniejsze warkoczyki. Jeszcze mama mi założyła okulary i też przyszła pokazać swój outfit. Taka piękna koszula i takie spodenki. No, także wychodzimy. A i jeszcze na wierzch sobie wezmę jakąś koszulę. Chyba tę, co wczoraj miałam, taką biało-niebieskie paski. Making me hate you, probably think it's painful, but really I'm grateful. I think I've seen this before. This is the part where you say you want me to. I say I love you, then you go act a fool. That's how the story goes, just wanna let you know. No need to sugarcoat it. It's getting old, there's not much to uphold. Almost like legal ghosts. No need to sugarcoat it. Can't be the one to oh, I will do the four. It's not overdue. Over you. Follow to deja vu. I thought I was psycho for you. Play tricks with my mind like voodoo. Might be a danger to you, but that ain't old news. Delusional clues. That's how the story goes. Just wanna let you know. No need to sugarcoat it. It's getting old. There's not much to uphold. Almost like legal ghosts. No need to sugarcoat it. I can't do the one, hey, yeah. Oh, oh, oh. właśnie na obiad do nadmorskiej restauracji i ja sobie wzięłam szaszłyki z krewetek. Także czekamy teraz na zamówienie i mam nadzieję, że będą dobre. Wróciliśmy właśnie do naszego apartamentu, jest już wpół do 9:00 i byliśmy dzisiaj na zakupach. Ja sobie kupiłam jedną rzecz, jest to taka mgiełka z Sol de Janeiro i pachnie naprawdę pięknie. Później poszliśmy na obiad. Jak wam już mówiłam wcześniej, zamówiłam sobie szaszłyki z krewetek i z pomidorków koktajlowych. Jeszcze tam była grzanka, było naprawdę bardzo dobre i ogólnie jeszcze tam sobie trochę pochodziliśmy po mieście. A teraz ubrałam się ciepło, bo idziemy sobie na plażę obejrzeć już ostatni zachód słońca. Witam się z wami w niedzielę, jest już wpół do 8:00. My dzisiaj już niestety wracamy do domu i zaraz będziemy wyjeżdżać. No i ja teraz będę robiła swoją skincare routine. I najpierw sobie umyję twarz tym żelem nawilżającym. Właśnie wzięłam tylko ten, bo jak wiecie mam jeszcze ten drugi z La Roche-Posay, ale on był zdecydowanie za duży i po prostu no zająłby mi całą kosmetyczkę. A teraz nałożę sobie to serum nawilżające z kwasem hialuronowym, bo czuję, że moja twarz po prostu jest wysuszona. I na koniec jak zawsze robię sobie mieszankę tego kremu nawilżającego z kremem SPF 30. No więc jestem już gotowa, także teraz idę sobie zjeść jakieś szybkie śniadanie. Muszę jeszcze spakować parę rzeczy i będziemy już wracać do domu. Witam was już 2 dni później. My wróciliśmy przedwczoraj, ale jeszcze nic dla was nie nagrywałam, bo w sumie nie miałam kiedy. Ale jeżeli chodzi o ten wyjazd, to był naprawdę super, a dzięki spotkaniu z Zuzią był jeszcze lepszy. Ogólnie to pogoda nam dopisała, bo wtedy w piątek, jak byliśmy na plaży, to było naprawdę gorąco. Tylko w sobotę była troszkę gorsza, bo padało, ale i tak pojechaliśmy sobie na zakupy. Pozbierałam też trochę muszelek, także mam tam jakieś pamiątki. No i myślę, że już będę kończyła tego vloga. Także mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku.